kochani, są takie dwa kierunki, które wypaczają prawidłowe rozumienie krzyża. Jednym jest uczynkowość. Uczynkowość w ogóle pomija krzyż, tak? Uczynkowość koncentruje ludzi wokół jakiegoś wydarzenia historycznego, coś się wykonało, tak? Ale nie ma związku bezpośrednio z życiem ludzi, ze zbawieniem ludzi i ze zrozumieniem tego, w jaki sposób żyć. Drugim takim kierunkiem, który powoduje złe rozumienie, jest hiperłaska. Słuchajcie, ja jestem generalnie człowiekiem krzyża. Rozważam krzyż każdego dnia. I mówię tu zupełnie świadomie. Każdego dnia rozważam krzyż, każdego dnia rozważam związek krzyża z moim życiem. Wiecie, kiedy ja spotkałem Jezusa, kiedy się nawróciłem, ja postawiłem wszystko na jedną kartę. Ja nie mam w życiu planów B. Dzisiaj bez Jezusa, bez zbawienia, bez krzyża, bez wymiany krzyżowej nie mam. Nie, ja nie istnieję. Istnieje, ale moje zagłębianie się w analizę krzyża i bliskość z Jezusem powoduje we mnie systematycznie wzrost poczucia odpowiedzialności. I dzisiaj chciałbym się z wami podzielić, tak naprawdę opowiedzieć o takich 19 zakresach odpowiedzialności, które sobie wynotowałem, które Bóg zrzucił na człowieka. I chodzi mi o to, żebyśmy potrafili w praktyce czerpać z krzyża, jeśli chodzi o to życie tutaj na ziemi, tak? Kiedy spotkaliśmy Jezusa, nowe narodzenie, nasze zbawienie powoduje, że każdy z nas idzie do nieba. I to jest amen i kropka końcowa. Natomiast to, w jaki sposób my przeżywamy życie tutaj, czy my potrafimy z tej wymiany krzyżowej czerpać, to zależy już też od nas, czy wiemy, w jaki sposób po to sięgać. Zacznę może od samego początku. Pierwszy zakres odpowiedzialności złożonej na człowieka. Ewangelia Jana, 3:3. Odpowiedzialność za nowe narodzenie. Odpowiadając, Jezus rzekł mu: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Jezus na krzyżu Golgoty umarł za każdego człowieka, tak? Zbawienie tam się wykonało. Ale to nie oznacza, że każdy człowiek idzie do nieba. Aby aktywowało się zbawienie w czyimś życiu, musi podjąć taką decyzję. On musi uwierzyć. To człowiek musi podjąć decyzję i uwierzyć. To człowiek dzisiaj jakby jest odpowiedzialny za to, czy otworzy się na to zbawienie, które się wykonało. To jest pierwszy zakres, dobrze nam wszystkim znany. Drugi zakres. Odpowiedzialność za odnowienie umysłu i przemianę myślenia. Mówiąc o tych zakresach odpowiedzialności, będę odwoływał się do słowa i tylko na poziomie Ewangelii i słów Jezusa, kiedy chodził w ciele po ziemi, pokażę wam te zakresy. Odpowiedzialność za odnowienie umysłu i za przemianę myślenia. Jeśli weźmiemy, nie będziemy teraz tego czytać, tak? Ale Ewangelia Mateusza od 5 rozdziału, czyli tak zwane słynne kazanie na górze, Jezus rozmawia tam z Żydami, tak? Nawiązuje do tego, co było i prostuje ich myślenie, tak? Jest napisane, a ja wam powiadam. Jest napisane, a ja wam powiadam. To człowiek dzisiaj odpowiada za zmianę swojego myślenia. Kiedy nie spotkaliśmy Jezusa, żyliśmy w wielu schematach tego świata. Narodziliśmy się na nowo, idziemy do nieba. Ale w naszych duszach pozostały pewne schematy i pewne obrazy. Dzisiaj to człowiek, a nie Bóg, ponosi odpowiedzialność za to, tak? Czy odnawia swój umysł i przemianę swojego myślenia. I powiem wam jakby o kilku przykładach też z mojego życia. Kiedy powstawał ten kościół i na początku byliśmy małą grupą, czy jeszcze w domu, czy już na tej sali, czy na poprzedniej sali,
Bardzo często, kiedy Artur modlił się o ludzi, ja mu towarzyszyłem. Albo przytrzymywałem tych ludzi, albo kładłem też na ręce i modliłem się o nich. Później przyjąłem objawienie, żeby grać na basie. Żeby grać w uwielbieniu. I pamiętam, tak była taka sytuacja, że gram w uwielbieniu, Artur idzie, zaczyna modlić się o ludzi. Ja generalnie w sercu mam modlitwę o ludzi. I pierwsze takie moje odczucie, które się pojawiło, tak? To taki żal, bo ja też bym chciał się modlić o ludzi. A Duch Święty mówi do mnie tak. Uważasz, że możesz tylko tam? Uważasz, że tylko tam możesz? I wiecie, ja wtedy zacząłem w ogóle rozumieć, że uderzając w cztery akordy, bijąc w dwie struny, ja się modlę. Ja nie akompaniamuj... Trudny wyraz. To nie jest akompaniament. Ja się modlę. Modlę się o ludzi. Zacząłem to rozumieć i zacząłem w tym płynąć, ale wiecie, my ze starego życia znamy tylko jeden model jakiejś służby, czy taki bardziej karierowy, żeby być w centrum, żeby być widziany. No i teraz pytanie, co my mamy w sercu, tak? Bo ja złapałem się w tym momencie na tym, że z jednej strony mam w sercu modlenie się o ludzi, ale z drugiej strony, tak, myślałem, że mogę zrobić tylko to tam. No nie. Dzisiaj, kiedy gram, kiedy są modlitwy, ja realnie wkładam całego siebie. Ja modlę się. Modlę się na gitarze. Wiecie, ktoś, kto jest muzykiem, jeśli popatrzyłby na moją grę, to powie, że to jakiś powsi grajek, tak? Gra na dwóch strunach basowych. W takim rozumieniu tego rzeczy, tak, on ma rację, ale on nie wie, co ja robię. Ja jestem świadomy, ja wkładam całego siebie, cały swój potencjał, całe swoje serce. A to jest akurat narzędzie, którym ja to wyrażam. Moje narzędzie modlitwy. Ale ja musiałem zmienić moje myślenie. Bo myślałem, że mogę tylko na środku. Zresztą, wiecie, podobnie było, jeśli chodzi o modlitwę wstawiennicze. Ja też tego do końca nie rozumiałem. Tak jest pewnie w ogóle modlitwa wstawiennicza. Modlę się często i w ogóle lubię to robić. I pamiętam, kiedy grałem, też początkowo mi brakowało tego, że w tym momencie się nie modlę. Ale któregoś dnia Duch Święty pokazał mi, że wiecie, grałem na gitarze, graliśmy chyba przez całą modlitwę jeden utwór, grałem cztery akordy. W tym czasie przepływały, ponieważ ja się jakby otworzyłem, przepływały przeze mnie rzeczy. I tego dnia przeszła przeze mnie pewien kierunek, pewna modlitwa, którą ja na tych strunach wypuszczałem. 10, 20, 30 sekund później Artur i Agata modlili się o to. Byliśmy połączeni na pułapie ducha. Ja znowu jakby zrozumiałem, że moje myślenie, że tylko kiedy wezmę mikrofon, to ja jestem w stanie modlić się stawieni, że jest błędne, jest jakimś w ogóle wyobrażeniem dziwnym, tak? Ja na tych strunach mogę stać i modlić się dzisiaj wstawienniczo. A propos odnowienia umysłu, to jeszcze wam coś powiem. Byłem teraz we Wrocławiu, u naszych znajomych z Wrocławia. Ja myślałem, bo raz miałem takie doświadczenie, że w kościele był zaproszony DJ. Myślałem, że to był ewenement. Tylko jak się wiecie, w ogóle panuje teraz coś takiego jak moda na Jezusa, który nie ma nic wspólnego z prawdziwym Jezusem. Dowiedziałem się, że młodzież dość powszechnie wabi się w piątkowe wieczory do teoretycznie kościołów, puszcza im się techno, jest fajna zabawa, nie wiem, czy coś biorą, czy nie biorą, tak? Tak naprawdę chodzi tylko, jest jakaś moda, tak? To nic nie ma wspólnego z Jezusem, nie ma żadnej przemiany myślenia, tak? Ponoć jest to powszechne, szok, tak? Przemiana myślenia. Jeszcze jeden przykład może wam opowiem, wczoraj mówiłem trochę o tym na grupie biznesowej, ale rozmawiałem Ducha Świętego we wtorek. Byłem we wtorek po raz pierwszy w życiu na siłowni sieciowej. Ja kiedyś chodziłem na siłownie takie osiedlowe. Teraz mam ją w garażu. I planowałem pójść. Wziąłem sobie taki strój na siłownię, za dużą koszulkę, w której
Żona nie pozwala mi w ogóle po domu chodzić. Jakieś takie spodenki. Nie miałem plecaka, bo nie planowałem tam pójść. A że obok jest Biedronka, w której robiłem zakupy, to spakowałem to wszystko do reklamówki po Biedronce. I idę. Wchodzę, patrzę, szok w ogóle. Nie wiedziałem w ogóle, o co chodzi. Kobiety, sznurówki, paznokcie, zegarki w tym samym kolorze, w ogóle na obcasach. Wszyscy się prężą, w ogóle koszulki, fazeci. I pamiętam, że powiedziałem takie słowa. Boże, ale ja tak nie miałem, prawda? I słyszę w ogóle wewnętrzny śmiech w ogóle. Ale nie aż tak, nie? I dalej, tym święty się śmiał, ale na szczęście potwierdził mi to, że mamy ten temat za sobą, że przerobiliśmy ten temat. Ale odpowiedzialność za odnowienie umysłu, tak? I za przemianę myślenia, tak? Ona spoczywa dzisiaj na nas. Możemy narodzić się na nowo, ale pozostać w pewnych schematach. I wtedy nie będziemy w stanie dobrze czerpać z wszystkich obietnic i z tego, co wykonało się też na krzyżu. Bo nasza głowa będzie cały czas w systemie tego świata. Trzeci zakres odpowiedzialności, o którym chciałbym powiedzieć, to odpowiedzialność za parcie na wzrost i za szukanie Boga. Przeczytam fragment z Ewangelii Łukasza, 2 rozdział, 49 werset. Kiedy Jezus wraz z rodzicami wracali z Jerozolimy, tak okazało się nagle, że Jezusa nie ma, no i rozmawia Jezus z rodzicami i rzekł do nich: czemuście mnie szukali? Czyż nie widzieliście, że w tym, co jest Ojca mego, ja być muszę? Ja być muszę. Odpowiedzialność za parcie na wzrost i za szukanie Boga. Wiecie, to jest często działanie, które jest kontra wszelkim utartym, humanistycznym schematom. Zobaczcie jedną rzecz. Jezus nigdy nie zgrzeszył. Więc kiedy Jezus oddalił się od rodziców, to On nie zgrzeszył. On nie był nieposłuszny w tym momencie. Są pewne nadrzędne zasady duchowe. On parł na Ojca. On parł na wzrost. Wiecie, mnie to rozciąga, bo mam syna, który ma 12 lat. Jezus miał wtedy 12 lat. Ja wiem, jak myślą 12-latkowie, tak? I wiem, jaki potencjał, jakie pragnienie, jakie parcie na wzrost i szukanie Boga można mieć, patrząc na ten przykład. Zobaczcie, to jest taki nieretykliny, tak? No był nieposłuszny. Oddalił się. Ale jednak parcie na ten wzrost, na szukanie Boga i na w ogóle przebywanie i rozwijanie się w nim, no było nadrzędne. I zobaczcie, jaki jest skutek. Skutek jest w 52 wersecie, tak? Jezusowi zaś przybywało mądrości i wzrostu oraz łaski u Boga i u ludzi. Przybywało mu, tak? Czyli, wiecie, ludzie często narzekają, tak, że mało mądrości, wzrostu, łaski. No bierzmy przykład. Parcie na wzrost i na szukanie Boga. Tak? To od nas dzisiaj zależy, na ile nabieramy. Czwarty rodzaj odpowiedzialności. Odpowiedzialność za przeciwstawianie się diabłu. Nie będę tego czytał. Ewangelia Mateusza, 4 rozdział, zresztą wszystkie inne synoptyczne Ewangelie. A propos kuszenia Jezusa przez diabła, tak? Idź precz, szatanie. Idź precz. Skoro Jezus był kuszony, każdy z nas też był, jest lub będzie, tak? I wiecie, ja bardzo często rozważam, bardzo często widzę coś takiego, że ludzi, którzy próbują na poziomie intelektu dojść do takiej myśli, że sobie uporządkują jakiś taki tok myślowy. Przychodzi do nich diabeł z jakąś myślą. Nie przeciwstawiają się, tak? W 4 rozdziale Ewangelii Mateusza Jezus dał nam przykład, w jaki sposób rozmawiać z diabłem, tak? Tu nie było pogawędek, spotkajmy się gdzieś. Wiecie, to jest bardzo często charakterystyczne, bo ja widzę, że ktoś przyjmuje pewną myśl i on na chwilę tak robi takie 2-3 kroki do tyłu. On mówi: tak, ja wszystko wiem, ale widzisz po nim, że on w tym momencie zaczyna rozważać, że próbuje sobie uporządkować, a ty widzisz
dzień po dniu, tydzień po tygodniu, jak ta osoba się cofa, przestaje być bliska, przestaje ufać, przyjęła jakiś tok. Tylko że Jezus daje nam tutaj przykład. Przeciwstaw się diabłu. Tak później w listach również jest, poddajcie się Bogu. Przeciwstawcie się diabłu, ucieknie od was. Precz szatanie. Nie ma dyskusji, tak? Ale jeśli chcemy podyskutować, no to będzie wpływał na naszą duszę, nasze myśli, nasze emocje, tak? Później to wszyscy to mieszają. Pan nie powiedział, no nie Pan. Nie powiedział tego Pan. Ale to my dzisiaj, to człowiek dzisiaj jest wyposażony, tak? Jezus pokonał diabła. Mamy autorytet. Diabeł musi się nas słuchać. Właśnie wskutek tego, co wykonało się na krzyżu. Tylko my musimy otworzyć usta i powiedzieć, wynoś się diable. Nie słucham cię. Czwarty rodzaj odpowiedzialności. Piąty rodzaj odpowiedzialności. Odpowiedzialność za osobiste życie modlitewne. Przeczytam tutaj kilka fragmentów. Z Ewangelii Mateusza. Wszystkie. Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, 6 werset. Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Ale ty, gdy się modlisz, ty módl się do Ojca swego. Mateusza 18, 18. Zaprawdę opowiadam wam, cokolwiek byście związali na ziemi, będzie związane i w niebie. I cokolwiek byście rozwiązali na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Ja mam takie bardzo często wrażenie, że to jest taki werset, o którym się zapomina. Cokolwiek byście związali na ziemi, będzie związane w niebie. A contrario, wnioskowanie z przeciwieństwa. Jeśli czegoś nie zwiążecie na ziemi, nie będzie związane w niebie. Jeśli czegoś nie rozwiążemy na ziemi, tak? Nie będzie rozwiązane w niebie. I teraz jak to się ma do samej hiperłaski na zasadzie tego, że nic nie muszę robić, Bóg coś zrobi. Bóg zrobił wszystko w Jezusie Chrystusie. Krzyż jest kompletny i zupełny, idziemy do nieba. Bóg dał nam instrukcję, w jaki sposób czerpać w naszym życiu tutaj, tak? Cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie. To są bardzo mocne słowa, wiecie? We mnie te słowa powodują jakby poczucie odpowiedzialności, że wszystko, co mam w moim sercu, tak? Wszystkie kierunki, które chcę, żeby podążały się, to jakby one wbijają się momentalnie we mnie, jako poczucie odpowiedzialności za modlitwę o to. Ja to związuję i ja to rozwiązuję w zależności od tego, jakby o co w tym momencie się modlę, jaki chcę uzyskać pułap. Ewangelia Mateusza, 26 rozdział, 41 werset. To jest ostatni przykład, jeśli chodzi o odpowiedzialność za osobiste życie modlitewne, oczywiście z wybranych, bo moglibyśmy tutaj mnożyć bardzo dużo. 26 rozdział, 41 werset. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Duch wprawdzie ochotny, ale ciało mdłe. Kto ma czuwać i modlić się? No my. Czuwajcie i módlcie się. Ludzie często narzekają, tak? O, pokusa, pokuszenie. Czuwajcie i módlcie się, a nie popadniecie w pokuszenie. To są obietnice. My musimy te słowa zacząć czytać z perspektywy w ogóle obietnic, które są. Wiecie, przy osobistym życiu modlitewnym to jest też tak, mi się wydaje, że ważne w ogóle, żeby je dobrze zrozumieć. Ja pamiętam, że kiedy ja się nawróciłem, ja do końca nie wiedziałem, jak to ma wyglądać, tak? Spotkałem Jezusa, miałem pragnienie, wiedziałem, że trzeba się modlić. Były takie osoby wokół mnie, które na przykład zawsze spotykały się o 19 całą rodziną, modliły się do 20:30. Mówię, to ty się tak nie modlisz? Nie ma tak, ja się w ogóle inaczej modlę. My się rzadko w ogóle razem z Julitą modlimy. Owszem, my ustanawiamy sobie rzeczy, o które my się zgadzamy i my się modlimy w naszych komorach, ale nie bywało tak często, że stawaliśmy razem i się modliliśmy. Wiecie, kiedyś zaczęłem tak próbować. Ustawiłem sobie jakąś taką godzinę, to nie była moją godziną w ogóle, tak? Gdzieś ileś rzeczy jeszcze w tym momencie mam się dać i taki jestem, jakiś taki religijny cyrk odprawiam. Wiecie, ja w ogóle uważam, że życie modlitewne to jest styl życia, tak jak wam powiedziałem,
wcześniej, każdego dnia rozważam krzyż. W bardzo różnych okolicznościach to się odbywa. Jestem skierowany na Boga i jakby odnalazłem w tym siebie. Potrafię uwielbiać Boga w takich sytuacjach, które są, może powiedzieć, okoliczności niesprzyjające, tak? Będąc gdzieś w ruchu, w biegu, potrafię się wyłączyć na spotkaniu biznesowym i zacząć się modlić. Ale jakby odnalazłem prawdziwość w tym. Robię to szczerze, nie odprawiam jakiegoś takiego też religijnego rytuału. Czy sobie zbuduję teraz w ten sposób. Jestem zdyscyplinowany w tym, tak? Ale jestem prawdziwy też w tym życiu modlitewnym. Szósty rodzaj odpowiedzialności. Odpowiedzialność za życie w wierze. Ewangelia Mateusza, fragment. Ewangelia Mateusza, 9 rozdział, 29 werset. Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc: według wiary waszej niech się wam stanie. Według wiary waszej. Według wiary waszej. Znowu, jak to się ma do hiperłaski, tych wszystkich głoszeń, tak? Ja nie muszę wierzyć, nie muszę robić generalnie, tak? Według wiary waszej. Wymiana krzyżowa, ona się manifestuje, ona się dokonała. Ale ona się manifestuje wtedy, kiedy my ją odpalamy zapłonem wiary. Zapłonem wiary. Wiecie, ja kiedy miałem problemy, kiedy atakował mnie jakieś niedowiarstwo, ja stawałem, łapałem się tej obietnicy. Pamiętacie słowa? Miejcie wiarę Bożą. Ojcze, uwielbiam Ciebie. Dziękuję Ci, że mam wiarę Bożą. Dziękuję Ci, Jezus, że ta wiara, ona jest osiągalna dla mnie i ona jest teraz we mnie. I kiedy z tej perspektywy zacząłem patrzeć, Ty z wiary poszedłeś na krzyż. Z wiary uratowałeś nas wszystkich. To czym jest ten pikuś dla mnie? Ten problemik? Życie w wierze, ale jestem tego świadomy. Że jeśli czegoś nie osiągnąłem, to znaczy, że gdzieś tam wycofałem się z wiary. Bo wiara działa zawsze. I to jest stała zasada, która dotyczy każdego z nas. Wszystkie rzeczy te w Królestwie, one są osiągalne przez wiarę, tak? Wiele razy też o tym mówimy. Wiara jest często rozdrobniana na nadzieję. Jest zhumanizowana, jest taka pięknie. Wiara to pewność. Wiem, że mam. Tylko wierzcie, że otrzymaliście, a spełni się wam. Ja musiałem ćwiczyć swoją duszę, wiecie, w takim rozumieniu też, że to co z tego, że ja nie widzę? Co z tego, że nie widać żadnych okoliczności tego, co ustanawiałem? Czy ja wierzę, że mam? Czy zaczynam oczekiwać? Tylko wierzcie, że otrzymaliście, tak? Niech według waszej wiary wam się stanie, także to w Kościół ma chodzić w wierze, tak? Niby wiara nam nie będzie potrzebna. Ale tutaj, żeby sięgać po te rzeczy. Żeby sięgać po rzeczy z krzyża i nie tylko. Potrzebna jest nam wiara. Siódmy zakres odpowiedzialności. Odpowiedzialność za prezentowanie mocy. Ewangelia Mateusza, 10 rozdział, 8 werset, tak? Znany nam doskonale, przynajmniej wszystkie. Chorych uzdrawiajcie, umarłych wskrzeszajcie, trędowatych oczyszczajcie, demony wyganiajcie i tak dalej. Tak? Wy uzdrawiajcie, wy wskrzeszajcie, wy wyganiajcie. Działanie Jezusa dzisiaj jest ściśle związane z naszą aktywnością. Ściśle związane. Jeśli my jesteśmy aktywni, tak, to Jezus przez nas może działać. Ale tu jest wyraźnie napisane. Wy chorych uzdrawiajcie. Wy umarłych wskrzeszajcie. Wy trędowatych oczyszczajcie. Wy demony wyganiajcie. Jezus się pomylił, mówiąc te słowa? Czy tak wiele osób zarzuca? To Jezus. Tak. Ale żeby to się mogło dziać, żeby był przepływ Świętego Ducha, Ducha Jezusa przez nas, to my musimy to robić. To jest nasza odpowiedzialność. To są Jego słowa. Ja specjalnie cytuję słowa Jezusa, które On powiedział w ciele, w
Chociaż przez apostołów oczywiście też działał Duch Jezusa, ale często ludzie to wykrzywiają i podważają, więc celowo postanowiłem bazować tylko i wyłącznie na samych Ewangeliach. To słowa Jezusa, tak? Drugi przykład, jeśli chodzi o Ewangelię, o odpowiedzialność, zaprezentowanie mocy. Ewangelia Mateusza, 14 rozdział, 16 werset. Historia dotyczy nakarmienia 5000. A Jezus im rzekł, nie trzeba, żeby odchodzili, dajcie wy im jeść. Co mówi Jezus generalnie? Jezus mówi, ja jestem pokarmem, ale wy dajcie im jeść. Ja jestem pokarmem. Ja jestem pokarmem. Jestem w was. Ale wy dajcie im jeść. To my prezentujemy dzisiaj moc. Ósmy rozdział, ósmy zakres odpowiedzialności. Odpowiedzialność za język wypowiedzi. Ewangelia Mateusza, 12 rozdział, 36-37. A powiadam wam, że z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w dzień sądu. Albowiem na podstawie słów twoich będziesz usprawiedliwiony, na podstawie słów twoich będziesz potępiony. I drugi fragment, Ewangelia Mateusza, 15-11. Nie to, co wchodzi do ust, kala człowieka, lecz to, co z ust wychodzi, to kala człowieka. To a propos jedzenia kaszanki. Wiecie, śmierć i życie są w mocy naszego języka, tak? Z obfitości serca mówią nasze usta. Więc mówimy tak, jak wierzymy. Więc jak mówimy, tak mamy. To są bardzo ważne rzeczy, tak? Jak mówimy, tak mamy. To na nas dzisiaj spoczywa odpowiedzialność za to, w jaki sposób operujemy naszym językiem. Podkreślam to, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Zbawienie mamy. Każdy z nas idzie do nieba. To się wykonało. To w ogóle nie dotyczy życia wiecznego. Ale tego, w jaki sposób my przeżyjemy to życie tutaj. To my odpowiadamy za nasz język. To my mamy władzę nad naszym językiem i to my podejmujemy decyzje. Dziewiąty zakres odpowiedzialności. Za prawdomówność. Nie będę tego czytał. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, 37 werset, tak? Niech twoje tak znaczy tak, a niech twoje nie znaczy nie, bo wszystko co inne to pochodzi od złego. Bardzo prosta sprawa. Nie chcesz otwierać furtki diabłu do swojego życia, to nie kłam. Nie kłam. Nie będzie sytuacji. To jest jedna z furtek. Czego się często boją w swojej duszy, jakiejś straty, tak? Ale niech twoje tak znaczy tak, a nie znaczy nie. Bo wszystkie takie wężowate pochodzą od złego. Więc nie chcemy otwierać furtki diabłu. Nie powinniśmy kłamać. Dziesiąty zakres odpowiedzialności. Odpowiedzialność za dokonywanie właściwych wyborów. Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, 19-21. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkupują i kradną, ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną. Albowiem gdzie jest skarb twój, tam będzie i serce twoje. Do kogo to są słowa? Nie gromadźcie. Znowu, to my decydujemy. To my podejmujemy decyzję. Co jest w ogóle naszym skarbem? Co jest naszym skarbem? To my wybieramy to, co nas pochłania. Wiecie, to dobrze jest tak sobie głębiej pozaglądać, bo ludzie często mówią tak, tak, moim skarbem jest Jezus, jest Królestwo Boże, ale jest ileś rzeczy, które w konkretnych sytuacjach jest dla ciebie ważniejsze.
Może to być twoja rodzina według ciała. Może to być twoja praca, twój biznes i wiele innych. Nie chcę tutaj wymieniać, tak? Chodzi o to, żebyśmy głęboko zaglądali w pewne rzeczy. Gdzie są nasze skarby? Skarb to jest coś najcenniejszego. To jest coś najważniejszego, czemu nadajemy dużą rangę. Znaczy, to my podejmujemy decyzję, tak? Możemy być zbawieni i iść do nieba, a mieć skarby niczym nie różniące się od wyborów, które dokonuje ten świat. Do nieba pójdziemy. Ale Jezus mówi, nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi. Myślcie o tym, co niebieskie. Podejmujcie mądre decyzje. Jedenasty zakres odpowiedzialności. Ewangelia Marka, 8 rozdział, 36 werset. Odpowiedzialność za uświęcanie swojej duszy. Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej poniósł szkodę? Cóż pomoże? Wiecie, życie wewnętrznym człowiekiem, a nie tylko sfokusowanie na zewnętrzną służbę. Na wewnętrznego człowieka. Na rozwój wewnętrznego człowieka. Zewnętrzna służba ma być skutkiem rozwoju wewnętrznego człowieka. Ale nigdy nie odwrotnie, bo to jest patologia. Rozwijać, dbać, pielęgnować mamy każdego dnia. Kiedy jesteśmy sami, w komorze, w ukryciu, mamy w ogóle żyć wewnętrznym człowiekiem. Z tej perspektywy, z tego rozwoju, będzie wynikała zewnętrzna służba. Ale jeśli nie ma wewnętrznego rozwoju, to zewnętrzna służba jest jakby wynikiem deficytów. Deficytów, które są. Wiecie, jestem surowy dla w ogóle mojej duszy. Osądzam ją. Ostatnio ją osądziłem z takiej perspektywy, czy ja wystarczająco napieram na relacje z miłości z niektórymi osobami. Mam, żebyście mnie dobrze zrozumieli, mam tak napięty czas, że gdybym wystartował w zawodach na zarządzanie czasem, Mistrzostwa Świata, to miałbym spore szanse na medal, więc automatycznie mógłbym podać w 5 sekund 3 miliony usprawiedliwień. Dlaczego ja pewnych rzeczy nie mogę zrobić? Teraz podjąłem w swoim sercu pewne decyzje, że jest to dla mnie ważne przede wszystkim. I osądziłem swoją duszę, że mogę więcej. A jeśli do końca nie widzę jak, to wzywam imienia Jezus. Przyjdź i pokaż mi, pomóż mi w tym temacie. Bo na poziomie serca ja decyduję, że chcę bardziej. I nie zgadzam się na to, co mówi moja dusza. Zobacz, ile masz zadań. Zobacz. Nie zgadzam się na to. Osądziłem swoją duszę. Odpowiedzialność za uświęcanie naszej duszy, tak? To jest odpowiedzialność, która jest na nas. Nasze duchy są zbawione. Idziemy do nieba. Ale czy uświęcamy nasze dusze? To już zależy tylko od nas. 12 zakres. Odpowiedzialność za wzrost poznania. Ewangelia Marka, 12 rozdział, 24 werset. Odpowiedział im Jezus, czy nie dlatego błądzicie, że nie znacie pism ani mocy Bożej? No zobaczcie, to jest piękna instrukcja, tak? Nie chcesz błądzić? Spędzaj czas ze Słowem. Poznaj Jego moc, poznaj Jego Słowo. Czyli na kim jest odpowiedzialność za wzrost poznania? No na nas. Idziemy do nieba. Ale jeśli nie będziemy obcowali ze Słowem, nie będziemy znali Pism, nie będziemy znali mocy, tak? To możemy błądzić. Wiecie, i później tyle jest nieporozumienia i wypaczenia.
Później albo się pluje na krzyż, albo coś się dodaje. A krzyż jest stały, niezmienny i kompletny. Tylko my dzisiaj, tak, musimy podejmować odpowiednie decyzje. Odpowiednie decyzje. Czy nie dlatego błądzicie, że nie znacie Pism ani mocy Bożej? Tak? Można być zbawionym i można błądzić. Wiecie, Jezus jest ten, który daje chcenie i wykonanie. Jeśli w kimś nie ma chcenia, nie było do tej pory w jakiś oparcia na przebywanie z Jego, na przebywanie ze Słowem, tak? Pomódl się. Pomódl się modlitwą wiary. Ty jesteś ten, który daje chcenie. Ja chcę więcej takiego pragnienia, tak? On jest ten, który daje chcenie, daje wykonanie. To jest ważne do naszego życia. Ale to znowu są nasze decyzje. Nasze kierunki. 13 zakres odpowiedzialności. Odpowiedzialność za naśladowanie Jezusa. Ewangelia Łukasza, 6 rozdział. 6 rozdział, 40 werset. I tam Jezus mówi takie słowa. Nie masz ucznia nad mistrza, ale należycie będzie przygotowany każdy, gdy będzie jak jego mistrz. Zobaczcie. Nie masz ucznia nad mistrza, ale należycie będzie przygotowany każdy, gdy będzie jak jego mistrz. Chcemy być należycie przygotowani? Naśladujmy Jezusa. I znowu decyzja dotyczy nas. Często narzekają, tak? Jestem przygotowany. To jest prosta instrukcja. Należycie będzie przygotowany każdy. Każdy. Gdy będzie jak jego mistrz. Kiedy koncentrujemy całe moje myśli, całe nasze myśli, całe nasze serce, całe nasze życie wokół tego, jak żył Jezus. I podejmujemy decyzję, żeby Go naśladować. Nie ma takiej opcji, żebyśmy nie byli przygotowani. Czternasty zakres odpowiedzialności. Odpowiedzialność za zgodność w Twoim życiu praktyki z teorią. Ewangelia Mateusza, 7 rozdział, 24-27. Muszę przeczytamy całość, chociaż wszyscy dobrze to znamy. Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na owoce. I spadł też ulewny, rozbrały rzeki, powiały wiatry i uderzyły na ów dom. Ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku i spadł ulewny deszcz, wezbrały rzeki, powiały wiatry, uderzyły na ów dom i runął, a upadek jego był wielki. Chcesz, aby twój dom, aby twoje życie stało się nienaruszone? Bądź wykonawcą słowa. Żyj zgodnie ze słowem, które znasz. Wiecie, życie zgodnie ze słowem, tak? Jest czymś zupełnie innym niż tylko mówienie jak słowo, ale całkowicie jakby na poziomie serca oddalenie się od tego i tkwienie w kompromisach. Bądźmy wykonawcami słowa, jeśli chcemy, aby nasze życie, nasze domy ostały się nienaruszone. Różne okoliczności w naszym życiu dzieją się. Różne okoliczności. Ale tu jest stuprocentowa obietnica, że kiedy weźmiemy te wszystkie proste prawdy, kiedy je zastosujemy, kiedy będziemy je wykonywać, okoliczności mogą być różne, ale my ostaniemy się nienaruszeni. Nienaruszeni. Piętnasty zakres odpowiedzialności.
odpowiedzialność za roztropność i za mądre poruszanie się w systemie tego świata. Ewangelia Mateusza, 22 rozdział, 21 werset. Oddawajcie więc, co jest cesarskiego cesarzowi, a co Bożego Bogu. Abyśmy mogli poszerzać nasz wpływ na ludzi ze świata, bardzo często musimy być wiarygodni. Musimy się najpierw uwiarygodnić, prezentując wysoką jakość naszego życia i często też fachowość. Musimy nauczyć się żyć z tym światem. Kiedy zaczynamy pierwszy kontrakt, duży kontrakt mojej firmy konsultingowej, w moim sercu jest w ogóle głoszenie Ewangelii. Najchętniej to bym to zrobił zawsze w pierwszych 2 czy 3 sekundach. Kiedy zacząłem chodzić do tej pierwszej firmy na spotkania, nie mogłem się odnaleźć, bo formuła była taka, która mi to uniemożliwiała. Wiecie, przyjeżdżałem na konkretne spotkania, 10-15 osób, lista pytań do mnie, konkretne odpowiedzi. Nie mogłem się w tym odnaleźć. Gryzło mnie to jakoś. Czy powinienem, czy nie powinienem, bo przecież ja chcę. Tak? Przez 2-3 miesiące, przez 2 miesiące praktycznie nie miałem spotkań z ludźmi jeden na jeden. Ale po tych 2 miesiącach, kiedy stałem się dla nich autorytetem, jako fachowiec w pewnej materii, kiedy oni uznali mój autorytet, zaczęli mnie słuchać i poważać, otwierały się drzwi do rozmowy z wieloma osobami i oni mnie słuchali, bo swoim życiem udowodniłem im, że jestem wiarygodny i zaczęli przyjmować. Oczywiście okazało się, że zanim do nich przyszedłem, oni wszyscy widzieli filmik, oni wszyscy wiedzieli i tylko czekali, aż zacząłbym coś mówić, tak? Chcieli mnie storpedować. Ale świadectwo życia, współżycia z nimi, zmieniło całkowicie ich stosunek. I zaczęli mnie słuchać, zaczęli zadawać pytania. No generalnie bądźmy mądrzy. Wiecie, to jeszcze taka jedna rzecz, która tutaj przychodzi, że niech nigdy kontrowersyjność nie będzie celem samym w sobie. Jedynym sposobem naszego życia. My musimy być mądrzy. Czasami jest tak, że musimy być najbardziej kontrowersyjni na świecie. A czasami w ogóle. Nie ma schematu, znowu nie ma schematu, tak? Żyjemy z Duchem Świętym. I musimy mądrze i roztropnie dobierać narzędzia do danej sytuacji, tak? Także niech kontrowersyjność nie będzie sama w sobie narzędziem jedynym. 16 zakres odpowiedzialności. Odpowiedzialność za realizację swojego powołania. Ewangelia Mateusza, 12 rozdział, 50 werset. Albowiem ktokolwiek czyni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest moim bratem, siostrą i matką. Ktokolwiek czyni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest moim bratem, siostrą i matką. Prezentujmy w praktyce Boży charakter i czynimy też Jego wolę. Wiecie, wydaje mi się, że to jest w ogóle bardzo ważne, abyśmy oddali Bogu chwałę swoim życiem. Abyśmy w ogóle Go w ten sposób uwielbili. W naszym życiu. Ja długi czas, wiecie, jakby zanosiłem to do Boga. Wiecie, bo to jest w ogóle bardzo ważne dla nas, żebyśmy rozpoznali, kim jesteśmy i olali resztę. Jest taki moment w życiu po nowym narodzeniu, to widziałem u siebie, widzę to u większości osób, których oglądam, że powstają pewne prawdziwe rzeczy, przekonanie do prawdziwych rzeczy, do powołania,
tak z jednej strony tak jakby nieśmiało się w to wchodzi, ale z drugiej strony jest szkoda też nie być gdzie indziej. I są takie zajawki. Wiecie, ja na przykład obserwuję to często też w firmach. Pojawiają się osoby, jest na przykład firma, o, ta osoba, w ogóle on tu jest od wszystkiego. On wie to i to, a firma domuje na wszystkim. On w ogóle, każdy nowy temat, on się w ogóle angażuje, tak? Angażuje się, ale niczego nie dowozi. Niczego nie dowozi do końca. Jest wszędzie. Twierdzi, że jest ambitny. Nie jest świadomy często, wiecie, ludzie w świecie czasami nie zdają sobie sprawy z tego, że po prostu to odrzucenie pcha ich do tego, bo chcą być zauważeni. Tak. Natomiast nie są w stanie dowieść niczego. I z punktu widzenia firmy, nagle taka osoba, która jest bardzo aktywna, pracuje 20 godzin na dobę, jest problemem. Jest problemem. I teraz wracając jakby do naszego życia, tak? Bardzo ważne, abyśmy w ogóle rozpoznali to nasze powołanie. No, kim my jesteśmy? No, kim jesteśmy? Jakby na tym się skoncentrowali. Na tym. Zresztą można olać, no? Mniejszą rangę. Mniejszą rangę. 17. 17 zapis odpowiedzialności za podtrzymanie i rozpowszechnianie się zdrowej nauki. Ewangelia Mateusza, 28 rozdział, 19-20. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem, a oto ja z wami, jestem z wami po wszystkie dni, aż do zakończenia świata. Idźcie tedy wy i czyńcie uczniami wy, ucząc ich przestrzegać wszystkiego, wy ich uczcie, tak? I to też trzeba dobrze rozumieć, bo to nie znaczy, że każdy ma być nauczycielem. Wystarczy, że będziesz kierował do zdrowych nauczycieli, w zdrowe miejsca, gdzie głoszona jest prawdziwa nauka, pewna Ewangelia, tak? Ale to my odpowiadamy dzisiaj za podtrzymanie i rozpowszechnianie się tej nauki, tak? Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody. Wszystkie narody, tak? Ucząc je przestrzegać wszystkiego. To od nas dzisiaj zależy. 18 zakres odpowiedzialności. Powoli zbliżam się do końca. Ewangelia Marka, 16 rozdział, 15 i 16 werset. Świetnie wszystkim znany. Odpowiedzialność za rozprzestrzenianie się Ewangelii. I rzekł im Jezus, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Myślę, że to jest jedna bardzo ważna informacja. Jezus nie głosi dzisiaj Ewangelii. To Kościół ją głosi. To, czy Ewangelia jest głoszona, czy Ewangelia się rozprzestrzenia, to jest nasza decyzja i nasze zaangażowanie. Od 2000 lat Jezus nie głosił Ewangelii. Zależy nam na tym, żeby ludzie byli zewangelizowani, tak? To jest to działanie, które może być w nas. Idąc na cały świat, głoście Ewangelii. Wiecie, każdy z tych wersetów, każdy z tych miejsc, które wam czytam, kiedy ja je czytałem i przerabiałem, ja się z nim zżywałem, każdy powodował we mnie poczucie odpowiedzialności, wzrost chcenia, zmieniały mi się priorytety. Kiedy ja sobie pojąłem to, że no to też ode mnie zależy, czy Ewangelia jest szerzona, czy nie jest szerzona. I jednocześnie podejmuję decyzję i wzrastam w kochaniu innych ludzi, to wiecie, nie ma bata, żeby mi się czegoś nie chciało zrobić. Nie ma takiej możliwości.
ma takiej możliwości. To też dobrze trzeba rozumieć, wiecie, bo ja często rozmawiam z ludźmi i głoszenie Ewangelii to nie tylko wielka scena i głoszenie do milionów. To też. I to jest piękne. Ale wiecie, czasami jesteśmy jedynymi osobami, które mogą być posłane do życia jakichś osób, które gdzieś są z boku, tylko w naszych niszach, w naszych kręgach, w naszych pracach, w naszych lokalizacjach. To jest tak samo cenne i tak samo ważne. Jeden będzie głosił do milionów, a jeden będzie głosił do pojedynczych osób. To ma taką samą wagę. To ma taką samą wagę. To jest bardzo ważne. Wiecie, ja uczę się też, otwieram się i poszerzam na nowe płaszczyzny w zakresie ewangelizowania. Wiecie, wielu rzeczy jeszcze nie wiem, patrzę jak na moje serce. Jestem ostatnio mocno gdzieś tam zaangażowany zawodowo, aktywny wśród ludzi. Trafiłem ostatnio taką informację, jak został zdeptany, wyśmiany w kręgach takich intelektualno-biznesowych. Człowiek, który pisał o Jezusie, pisał o uzdrowieniu. Tak sobie leżałem w domu w łóżku, czytałem to. Popłakałem się. Mówię, chcę iść do nich. Chcę do nich dotrzeć. Jestem dość świadomy ceny, wiecie. Są ludzie, którzy chowają się dzisiaj swoje ręki, swoje odrzucenia z wielkimi tarczami siły czy pieniędzy. Ale powiedziałem, chcę iść. Poślij mnie. Poślij mnie. I wiem, że to teraz sukcesywnie będzie postępować i drzwi się będą otwierały. Nie do końca wszystko jeszcze widzę, ale mam też w sercu, żeby docierać do tych ludzi. I ostatni zakres odpowiedzialności. Odpowiedzialność za szafarstwo wszystkim, co zostało nam powierzone. Ewangelia Mateusza, 25 rozdział, od 15 do 21. Przeczytaj tam to, mimo że znamy to doskonale. Ale i dał jednemu 5 talentów, a drugiemu 2, trzeciemu 1. Każdemu według jego zdolności i odjechał. A ten, który wziął 5 talentów, zaraz poszedł, obracał nimi i zyskał dalsze 5. Podobnie i ten, który wziął 2, zyskał dalsze 2. A ten, który wziął 1, odszedł, wykopał dół w ziemi i ukrył pieniądze pana swego. A po długim czasie powraca pan owych sług i rozlicza się z nimi. I przystąpiwszy ten, który wziął 5 talentów, przyniósł dalsze 5 talentów i rzekł, panie, 5 talentów mi powierzyłeś, oto dalsze 5 talentów zyskałem. Rzekł mu pan jego, dobrze, sługo wierny i dobry. Nad tym, co małe, byłeś wierny. Wiele ci powierzę. Wejdź do radości pana swego. Wiecie, ja kiedyś już o tym mówiłem, że dla mnie to był taki przełomowy w życiu moment, kiedy ja sobie uświadomiłem, po kolei, tak, że pańska jest ziemia, to co ją napełnia, ale kiedy ja sobie zrozumiałem, że zostaliśmy wszyscy powołani na szafarze, że każdy z nas został czymś wyposażony, każdy z nas został czymś obdarowany, ale my mamy tym zarządzać, my mamy tym obracać, tak? Zobaczcie, wiele ci powierzę, obietnica nagrody za zarządzanie, miał 5, przyniósł kolejne 5, tak? Bądźmy sługami dobrymi i wiernymi, w ogóle pamiętając, że ten, który ma, będzie dodany. Ale kiedy ja zrozumiałem, że zostałem też powołany na szafarza, to wzrosło we mnie poczucie odpowiedzialności. Z jednej strony to jest kwestia nagrody, okej, okay. Ale z drugiej strony, czyli ja decyduję, co ja z tym zrobię. Wiecie, decyduję. Bóg złożył we mnie i w każdego z was, tak? Obdarowania. Złożył nas wiele rzeczy. Teraz jest pytanie, co my zrobimy z tym materiałem podczas tego życia tutaj? Co my z tym zrobimy? Co my z tym zrobimy?
kończąc powoli, powiem tak, że te odpowiedzialności, o których wam przed chwilą mówiłem, to jest, które Bóg złożył na człowieka, to jest instrukcja, w jaki sposób sięgać po rzeczy z krzyża. Krzyż jest kompletny. Tam się dokonało pełne zbawienia. Ale w zakresie tego, jak poruszać się tutaj, to jest instrukcja. Instrukcja. I tak na zakończenie. Czasami ludzie pytają, co to jest twoja służba? Co jest twoją służbą? Moją służbą jest życie przede wszystkim zgodnie z tymi odpowiedzialnościami. Wierzę, że to jest podstawowa służba każdego człowieka. Uświadomić sobie to, jakby odpowiadać na te zakresy odpowiedzialności. Z tym was chciałem zostawić. Gdzie odpowiedzialność to jest bardzo mało lubiane słowo w kręgach charyzmatycznych. Kiedy się o nim mówi, to jest zarzucane nam prawo, że jesteśmy ludźmi prawa. Nie jesteśmy ludźmi prawa, jesteśmy ludźmi łaski. Tylko ludzie nie rozumieją, że muszą decydować, a ludzie nie chcą decydować. Ludzie chcą, żeby za nich Bóg decydował, to jest herezja. Herezja. I te zakresy. To będzie dołączone do całego cyklu wewnętrzne życie Kościoła, żebyście zrozumieli, o co kamam. Bo to jest tak, że jeżeli nie decydujesz, to nie masz. I to w ogóle rozwiewa takie mrzonki ludzi pod tytułem, że ja nie będę współpracował z Bogiem i ja będę miał, bo ja jestem pod łaską. Jesteś pod ściemą i pod łaską. Wszystko, co mam dzisiaj w życiu, zawdzięczam moim decyzjom. Rozumiecie? Ja się zgodziłem z Bogiem. On się nie zgodził, to nic nie miał. Nic. Nic. Zgodzenie się z Bogiem to jest decyzja. Decyzja. Zdecydowaliśmy na przykład, że nasze małżeństwo będzie funkcjonowało. W ogóle my cały czas decydujemy non-stop. Wiecie, a takie te ruchy enigmatyczne pod tytułem, że tam jak będzie chciał Pan, Pan ci dał wolną wolę. Tak chciał. To się nazywa dojrzałość. Idziemy ku dojrzałości. Przyjaciele,